tym odcinku zobaczycie, jak powstają klapy przeciwpożarowe. Sprawny system wentylacji oznacza komfort przebywania we wnętrzu budynku. Taki system powinien być dodatkowo wyposażony w rozwiązania, które zabezpieczą sam budynek, a wraz z nim użytkowników, na wypadek pożaru. Do takich rozwiązań należą klapy przeciwpożarowe, przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej, jako przegrody odcinające lub przewodach oddymiających. Ich podstawową funkcją jest powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ognia, dymu czy też gorących gazów. W tym odcinku przyjrzymy się produkcji klap przeciwpożarowych KTM, przeznaczonych do zabudowy poziomej w stropach i pionowej w ścianach. W tym celu odwiedziliśmy firmę SMAI z Podłęża w Małopolsce, która od ponad 34 lat zajmuje się produkcją kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów wentylacyjnych. Podstawowym materiałem do produkcji klap jest blacha ocynkowana, która po przyjęciu do magazynu suwnicowego przechowywana jest na specjalnych stalowych kasetach. Towar z magazynu może być pobrany na dwa sposoby: w trybie automatycznym lub ręcznym. W pierwszym przypadku dostarczany jest bezpośrednio do urządzenia, albo pracownik zgłasza zapotrzebowanie na konkretny materiał, a urządzenie pobiera go i dostarcza do miejsca wskazanego przez pracownika. Wybudowanie nowej hali produkcyjnej i wyposażenie jej w nowoczesny park maszynowy było możliwe dzięki wsparciu z Polskiej Strefy Inwestycji. W produkcji klap liczy się precyzyjne wykrawanie. Tu widzimy, jak za pomocą stempli i matryc o określonym kształcie wycinany jest pożądany kształt. Materiał na to stanowisko został pobrany automatycznie z magazynu suwnicowego. A teraz operator przystępuje do wycinania przegrody. Za pomocą specjalnego chwytaka podciśnieniowego przemieszcza na stół roboczy plotera bramowego jeden z arkuszy ognioodpornego materiału. Następnie uruchamia program. Maszyna automatycznie dobiera sobie jedno z narzędzi i wykonuje wszystkie operacje związane z odwiercaniem, frezowaniem oraz wycinaniem potrzebnych elementów. Po wycięciu przegród są one transportowane na gniazdo montażowe. Zwijanie to etap, w którym pracownik nadaje wyciętemu fragmentowi blachy kształt korpusu. Po tej operacji trafia na stanowisko spawania wzdłużnego. Zawinięta blacha zostaje wprowadzona na urządzenie spawalnicze, gdzie automatyczne ramię trwale łączy zwinięty element. Wszystkie dalsze czynności zorganizowane są tak, aby zachować płynność produkcji. Na widocznych tu stanowiskach odbywa się montaż końcowy klap. Od zakładania uszczelek, aż po korpus, ośkę, przegrodę, do której mocowane są specjalne metalowe obejmy na oś, i na koniec siłowniki. Ostatnią czynnością jest etykietowanie. Gotowa klapa przekazywana jest na stanowisko kontroli jakości, na którym pracownik sprawdza każdą sztukę, czy jest poprawnie wykonana. Tu nie ma miejsca na żadne uchybienia. Sprawdzone produkty pracownik przekłada na paletę lub wózek, a pracownicy logistyki odbierają je i przewożą do magazynu produktów gotowych. Stamtąd ruszają do odbiorców w 34 krajach świata, by zapewnić bezpieczeństwo i ratować życie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak działa wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wystarczy kliknąć link umieszczony w komentarzu pod filmem. Obejrzyj też film o inwestycjach w firmie SMAI.